możesz odpowiedzieć. Może być, ale może być w ostatniej chwili odpowiedź. Tomek, to samo co mam tutaj, nie? Proszę przejść się. Proszę o przejście. Proszę, proszę. I panią też tutaj zapraszam. Proszę państwa, tak naprawdę to proszę za szafkę. O, albo najlepiej. Za chwilę to mi będzie przechodził. Poprosimy o cierpliwość. My chcemy, żeby on podpisał pewien dokument, tylko możliwe to jest? Osoba oskarżona jest w dyspozycji sądu i tylko polecenia sądu. A on nie jest oskarżony. W tej sprawie nie jest oskarżony. To przepraszam, osoba jest w dyspozycji, osoba konwojowana jest w dyspozycji sędziego i to tylko pan przewodniczący wyda policji. To nie wyda dyspozycję, natomiast to nie my, proszę pana policji. Co mogę wejść i zapytać sędziego? Dopiero jak sprawa zostanie wywołana i... A myśleliśmy, że już zaczęło się. A to chodzi o jego obecność, żeby on to podpisał. Natomiast osoba konwojowana nie może kontaktować się z innymi osobami. Czyli ale państwo nie można zapytać, mogli. Tak? Kto może zapytać? My musimy tam wejść, tak? Czy jak? Kto zapyta sądziego, jak nie możemy... Jeżeli państwo macie interes, to państwo musicie się zapytać. No. Ja mam informację od prawników, że jest rozprawa jawna. To jeżeli jest rozprawa jawna, to każdy obywatel może. Czy mogę wejść i zapytać sędziego, czy... Nie, teraz w momencie, jak konwój przychodzi, to czyli nie. Po. Ktoś niecierpliwy czeka. Dziękuję, że jesteście. Pozdrowienia dla wszystkich. Sława Wielkiej Polsce! Dziękujemy państwu. No to Jasiek, wejdź może. Ja nie wiem, będzie wywołana sprawa. Jeśli już to przyjdzie, wyjdzie pani posiedzenie. Nic nie będzie wywoływane. Wchodźcie, nie czekajcie na jakieś tam, bo nikt was nie będzie wywoływał. Dzień dobry. My na chwileczkę, panie sędzio, tylko na chwilę. Chwileczkę. Dobra. Okay. Dobrze. Ale będzie wywołany, czy... Proszę państwa o przejście, tutaj jest osoba. Proszę o przejście. Bo chcę nawet jedną rzecz tylko zapytać, taką bardzo formalną. Otóż my wiemy, że jest ustna zgoda osadzonego na kandydowanie w wyborach najbliższych. I chcemy uzyskać od niego na oczach sądu, żeby nie było jakieś tam... Podpisz ten oświat pod zgodą taką. Czy to jest możliwe, żeby teraz... Nie ma takiej możliwości obecnie. Zaraz będzie wywołane posiedzenie. Posiedzenie nie jest jawne, także publiczność nie będzie mogła brać w nim udziału. Będą mogły brać tylko udział określone osoby, co będzie wskazane przy wywoływaniu. Natomiast naszym celem jest poproszę, żeby to, co oświadczy osadzony w innych okolicznościach, chcemy, żeby to znalazło jakby wyraz formalny. Czy to po prostu możliwe jest, nie chcemy nic robić jakby wbrew, prawda? Tylko chcemy uzyskać jego pisemną zgodę na kandydowanie w wyborach. Na posiedzeniu sąd nie może... Ale nie mamy innej możliwości, bo... Proszę państwa, tak jak powiedziałem, proszę o opuszczenie sali rozpraw, to nie ma takiej możliwości. To jest posiedzenie w określonym celu rozpoznania zażalenia, także proszę o opuszczenie sali rozpraw. Jeszcze nie zostało w tej... Dziękujemy i przepraszamy za zamieszanie. Proszę bardzo. No dobra. Ale będzie wywołanie, czy nie? Nie, nie będzie. Nie będzie posiedzenie jest niejawne i sprawa już się teraz toczy bez nas. Tak, tylko posiedzenie jest niejawne i tylko strony pełnomocnicy. No my wiemy, już teraz wiemy. Chociaż mieliśmy informację inną. To powoli będziemy się ewakuować. Żyje demokracja. Mateusz mi pisał w listach, że to jest jedyna rzecz, która trzyma mnie przy życiu, że my jesteśmy, trzymamy się razem. No widział nas, to jest już dobrze. No to... Odroczenie do pierwszego. Mateusz, trzymaj się. Trzymaj się. Mateusz, braterstwo polsko-rosyjskie jest z tobą. Działajcie. Sława Wielkiej Polsce. Działajcie. Odroczenie do kiedy? Do pierwszego. Do pierwszego marca. Marca. Czekamy na ciebie. Dobra.